Sponsorem programu jest Orlen. Od 20 października w Podchorążówce w Łazienkach Królewskich w Warszawie można obejrzeć wystawę malarstwa Matii Pretiego, karawadzionisty oraz malarza zakonu maltańskiego, uznawanego za jednego z ważniejszych przedstawicieli barokowej sztuki włoskiej. Jego unikalny styl łączy bogaty koloryt Tyciana i Veronezego, tworząc efektowne i nasycone emocjami przedstawienia, które przetrwały próbę czasu i na stałe zapisały się w historii sztuki. Wystawa w Łazienkach Królewskich w Warszawie zapoznaje odwiedzających z historycznym zarysem Malty, w której Mattia Preti spędził sporą część swojego życia. Skrupulatnie przedstawiony kontekst historyczny wprowadza odwiedzających w kolejną część wystawy, zawierającą uporządkowane chronologicznie prace malarza, od wcześniejszych prac po wybitne obrazy o tematyce religijnej, takie jak młody święty Jan Chrzciciel w habicie Joanitów, święty Bartłomiej, Lot i jego córki, Pijaństwo Noego czy Daniel interpretujący sen króla Nabuchodonozora. Dzieła te pochodzą z Muzeum Narodowego Sztuk Pięknych w Valletcie i Muzeum Gozo, jednak wystawa zawiera także dzieła ze zbiorów polskich, z kolekcji Muzeum Narodowego oraz Zamku Królewskiego w Warszawie. Wystawa ukazuje warsztatową wybitność Matii Pretiego, analizuje jego technikę i styl, proces budowania kompozycji. Odwiedzający mają także okazję zapoznać się z jego działalnością jako malarza fresków, dzięki specjalnej instalacji, jaka ukazuje jego malunki z konkatedry świętego Jana w Valletcie. Ekspozycji towarzyszy bogaty program wydarzeń muzealnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, przybliżający twórczość Matii Pretiego oraz tradycje Malty. Są to spotkania i warsztaty, m.in. poświęcone dawnym grom, podstawom malarstwa czy maltańskiej kuchni, wykłady maltańskich ekspertów oraz lekcje muzealne dla szkół. Świat baroku i tradycje Malty. Witam Państwa bardzo serdecznie. Czas na Republikę Kultury. Marianna Otmianowska, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie. Dzień dobry. Dzień dobry. Co zobaczymy na tej wystawie? Na jakie możemy emocje się i atrakcje nastawić? Dlatego, że sam barok sam w sobie to już jest bardzo dużo, prawda? Wydaje mi się, że ta wystawa idealnie wpisuje się w nasz klimat, w naszą taką aurę jesienno-zimową. Proszę sobie wyobrazić ten ogród skąpany w kolorach jesieni, czasem zasnuty tą mgłą już jesienną, a my zapraszamy na wystawę pełną koloru, ale tajemniczości, pełną światłocienia, pełną takich też nastrojowych tematów związanych z tematami biblijnymi, z przemijaniem, ale też z taką walką o dzielność samego artysty, samego Mattia Preti. No właśnie, gdyby mogła pani dyrektor opowiedzieć coś więcej o tym artyście, dlatego że, tak jak też czytamy w opisie, karawadzionista, no Caravaggio to jest w ogóle top, no to chyba bez dyskusji, to znaczy, że wzorował się na nim. Dlaczego tak bardzo? Caravaggio żył wcześniej niż sam Mattia Preti, ale niewiele. Te najbardziej caravaggionistyczne obrazy to wczesna faza twórczości Mattia Preti. Mogą je Państwo obejrzeć na wystawie. Są to obrazy z lat 30. XVII wieku. Mattia Preti, artysta pochodzący z włoskiej rodziny z Kalabrii, w tym kręgu caravaggionistów tworzył, będąc tak naprawdę w Rzymie. Jego ogromną ambicją było odzyskanie
tytułów szlacheckich, które jego rodzina utraciła z początkiem XVII wieku i uznał, że swój talent, swoją sztukę, którą tak niezwykle rozwijał i edukował się w tą stronę, że to mu pozwoli odzyskać te tytuły. Dążył do tego, by zostać kawalerem maltańskim, a zatem po czasie, który spędził w Rzymie, właśnie kiedy tworzył w kręgu karawadzjonistów, podążał za własną intuicją, też za własnym stylem, ale jednocześnie coraz bliżej współpracował z kręgiem kawalerów maltańskich na Malcie. Także tak jak pięknie zostało wspomniane w reportażu, ta wystawa jest opowieścią o Mattia Preti, o jego malarstwie, o malarstwie barokowym, ale także o samej Malcie. O Malcie, o Lavalette, o relacjach, o kawalerach maltańskich, o zakonie maltańskim. To jest wielowątkowa narracja. Za chwilę o tych miejscach opowiemy, ale ja bym chciała jeszcze, gdyby pani dyrektor mogła nam powiedzieć, barokowa sztuka, a do tego jeszcze włoska, to musi być dobre i piękne. Jakie są te główne cechy właśnie tej sztuki barokowej włoskiej? Proszę Państwa, to jest taki specyficzny dynamizm, którego Państwo poszukują w tym malarstwie. To jest dynamizm ruchów przedstawionych postaci, ale także i mięśni. To jest dokładna anatomia, to jest praca kolorem, ale wreszcie światło cieniem. Taka charakterystyczna maniera tenebrosa, czyli karawadzjonistyczne praca światłem na obrazie. To jest takie modelowanie sylwetek postaci, sytuacji i taka praca farbą, by w sposób naturalny obraz świecił. Nawet nieoświetlony obraz będzie świecił, bo tak zostały użyte farby. I szczerze Państwu powiem, że najpiękniej to widać w obrazie, który wieńczy naszą wystawę. Pochodzi z lat 30., a na co dzień znajduje się w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie od kilku lat. Jestem wdzięczna zamkowi, że zgodził się wypożyczyć ten obraz, ponieważ dzięki temu możemy pokazać takie ewry malarza, taki przekrój jego twórczości i porównać to z innymi etapami. Przed chwilą widzieliśmy ten obraz na przebitkach. To Graf Tryptraka, inaczej Baggamona, bardzo symboliczny obraz, bo to jest kolejna cecha malarstwa barokowego, a zatem symbolika i nawiązywanie do przemijania, do życia, do tego, co nas czeka po śmierci, ale też taka swoista gra konwencją. Widzimy na tym obrazie postaci w różnym wieku, czyli samo to zmusza nas do pewnej symboliki, myślenia o różnych etapach życia, ale i motyw przewodni, czyli gra Baggamona, gra w Tryptraka, też już jest nawiązaniem właśnie do specyficznej, swoistej szarady i między tymi ludźmi, i szarady z życiem. Ten motyw przemijania, szczególnie tą porą jesienną, kiedy właśnie łazienki królewskie tak pięknie jesiennie wyglądają, myślę, że to wszystko się tak ze sobą komponuje i służy też naszej refleksji. A któż z nas nie myśli o tym przemijaniu? Historyczny zarys Malty, ale też i Valletty. Rozumiemy, że autor zabiera nas w podróż właśnie w te miejsca. Tak, w pierwszej sali, zaznaczę jeszcze, że wystawy oglądamy w Podchorążówce. To jest ważne, dlatego że Łazienki Królewskie to 74 hektary zabytkowego ogrodu i kilkanaście zabytkowych obiektów, a zatem nie zawsze łatwo odnaleźć te właściwe miejsce, do którego podążamy. I Podchorążówka, czyli wejście najbliżej od ulicy Myśliwieckiej, od ulicy 29 listopada, czyli na samym dole łazienek, patrząc od Chopina. A dodam jeszcze, że przez cały listopad wystawa jest bezpłatna. I teraz, wchodząc na wystawę, mają Państwo długą opowieść właśnie o samej Malcie jako o wyspie, o jej historii, o jej dochodzeniu też do swojej niepodległości, dlatego że różne losy historyczne z Maltą się wiązały. I ten czas, kiedy kawalerowie maltańscy rządzili tak naprawdę wyspą, był bardzo ważnym okresem. No właśnie ten okres, kiedy Mattia Preti został dołączony do zakonu, zdobył te zaszczytne tytuły. I teraz kuratorzy pochodzący z Heritage Malta, z muzeów maltańskich, bo to we współpracy z nimi przygotowaliśmy tę wystawę, prowadzą taką narrację o samej Malcie.
ale także mogą Państwo obejrzeć instalację nawiązującą do sklepienia konkatedry w Lawalecie, do konkatedry świętego Jana. Tam Państwo widzą życie świętego Jana namalowane przez samego Mattia Preti. A jeśli mówimy o baroku, o zagadkach, o tych tajemnicach ukrytych w tytule, to pragnę Państwa zachęcić do takiego rebusu drobnego. Kiedy przyjdą Państwo na wystawę i będą pod tą instalacją nawiązującą do sklepienia w konkatedrze, to polecam znaleźć postać świętego Andrzeja w granatowych szatach. A dlaczego? Dlatego, że na ścianie zaraz obok wisi szkic samego Mattia Preti. Szkic, który przygotowywał pracę artysty, który poprzedzał całą tę pracę już przy ścianie, pod sufitem, podczas tej bardzo ciężkiej też fizycznej pracy dla malarza. Przygotowując się, stworzył szkic. Na tym szkicu jest fragment farby, czyli szkic towarzyszył także pewnie artyście, a farba musiała mu skapnąć. Kawałek papieru. Pani dyrektor, zapytam, do kiedy możemy podziwiać tę wystawę, do kiedy możemy ją oglądać? Wystawę mogą Państwo jeszcze oglądać do 3 marca, także jeszcze dość dużo czasu przed nami. My się bardzo cieszymy. Teraz listopad, darmowy listopad, czyli czas, kiedy bezpłatnie Państwo wchodzą do wszystkich naszych miejsc, a także właśnie na wystawy czasowe. I ja zapraszam do tego, by na tę wystawę wracać. W ogóle zapraszam, by do muzeum nie iść tylko raz, ale żeby w muzeum, w muzeach, także w innych, po prostu bywać, nasycać się tą sztuką, inspirować się nią, podziwiać, po prostu spędzać czas w tym niezwykłym, estetycznym otoczeniu. Właśnie chciałam o to zapytać. Darmowy listopad od 3 listopada do 30 listopada, szanowni Państwo. Ale tak jak Pani powiedziała, to nie tylko ogród, ale też liczne budynki Muzeum Łazienek Królewskich, Pałac na Wyspie, Stara Oranżeria, Pałac Myśliwiecki. No naprawdę, szanowni Państwo, ja myślę, że cały miesiąc to powinniśmy zwiedzać w zasadzie tylko Łazienki Królewskie, Pani Dyrektor. Bardzo dziękuję za to piękne zaproszenie i będzie mi niezwykle miło, jeśli będę mogła Państwa gościć. Rzeczywiście obiektów jest wiele, do wszystkich można wracać. Dodam jeszcze, że z wystaw czasowych, która także jest bezpłatnie dostępna w ramach darmowego listopada, w Starej Oranżerii, czyli zaraz przy Teatrze Królewskim, w Galerii Rzeźby jest wystawa Marii Papy Rostkowskiej. To taki bardzo nowatorski projekt wprowadzenia rzeźby XX-wiecznej do przestrzeni rzeźby klasycznej, kolekcjonowanej przez króla, do odlewów gipsowych, do rzeźby nawiązującej do antyku, a więc taki nowatorski projekt, a też wystawa o pięknym tytule jak na listopad, Obietnica Szczęścia. A w salonach muzycznych przecież koncerty 19 listopada, czyli już niedługo o godzinie 15 w Pałacu na Wyspie, koncert pod tytułem Scena Mistrzów, muzyka nokturnu, poezja duszy. No, wszystko się wpisuje w tę jesień, nie ma co ukrywać, prawda? Tak, dokładnie. To bardzo ważny projekt. Też dziękuję za to zaproszenie. Tu współpracujemy z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina. Kolejki 12 listopada na koncert patriotyczny były naprawdę długie, ale koncerty się pojawiają często i pojawiają się zarówno już wybitni muzycy, czyli profesorowie Akademii Muzycznej, jak i często jeszcze studenci, którzy dopiero rozwijają swoje skrzydła. Są to fascynujące spotkania. I pragnę też zaprosić właśnie do tego programu towarzyszącego, o którym wspominaliśmy przy okazji wystawy Mattia Preti, ale już teraz też chcę zapowiedzieć, że wykłady, które się odbywają w wersji online, dostępne są później dla Państwa w internecie, na naszej stronie. Mogą sobie Państwo wejść i odsłuchać. Były wczoraj oraz w poprzednią środę wykłady specjalistów z samych muzeów na Malcie, z Heritage Malta. I te wykłady są dla Państwa do odsłuchania w dowolnym, zupełnie czasie, zupełnie bezpłatnie, z tłumaczeniem na język polski, z całą bogatą warstwą wizualną. To także jest przestrzeń, gdzie Państwo mogą pogłębiać te barokowe tajemnice Malty.
Zatem nic innego mi nie pozostaje, jak dobrego pogłębiania tych tajemnic barokowych. Bardzo dziękuję pani dyrektor za rozmowę. Marianna Otmianowska, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie Państwa i moim gościem była. Dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. A już za chwilę kolejna część naszego programu o książce Wojna naszych czasów, Maria Kądzielska. Sponsorem programu był Orlen.